3 października w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się uroczysta ceremonia pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Moment ten miał ogromne znaczenie dla maluchów oraz całej szkolnej społeczności. Akademia przygotowana przez pierwszoklasistów była wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w ich pamięci. Dzieci kilka tygodni pracowały nad przygotowaniem tego wyjątkowego dnia, a ich starania z pewnością się opłaciły. Sala gimnastyczna została przekształcona w miejsce pełne kolorów, a maluchy w swoich eleganckich strojach prezentowały się wyjątkowo uroczo. Na uroczystości zgromadziła się nie tylko społeczność szkoły, ale także rodzice i opiekunowie maluchów. Dla nich ten dzień również był wyjątkowy. Pełni dumy z osiągnięć swych pociech, wpatrywali się w nie z uśmiechem na twarzy. Jest to bardzo szczególny dzień dla całej naszej społeczności szkolnej, ponieważ dzisiaj oficjalnie witamy uczniów klasy pierwszej w naszej społeczności Trójki. Miesiąc minął, dzieci już zapoznały się ze szkołą, są bardzo zadowolone. Nasze dwie pierwsze klasy liczą w sumie 29 uczniów, a tutaj naszej placówki jest jej kameralność. Wszyscy się znamy, stawiamy na rozwój, na kształcenie, na wiedzę, na poznawanie. Jak minął tym maluchom właśnie pierwszy miesiąc w szkolnych murach, w szkolnych ławach? No myślę, że z niesłabnącym entuzjazmem, powiększającym się z każdym dniem, więc myślę, że się dzieci świetnie zaaklimatyzowały, czemu codziennie dają wyraz swojej radości. Głównym punktem uroczystości była chwila, gdy pierwszoklasiści stanęli przed dyrektorem szkoły i nauczycielami gotowi do pasowania na uczniów. Był to moment pełen wzruszeń i radości zarówno dla dzieci, jak i ich bliskich. Po uroczystym ślubowaniu każde dziecko symboliczną kredką zostało pasowane na ucznia świętochłowickiej Trójki i otrzymało specjalną szarfetę potwierdzającą. W tym uroczystym dniu podkreślano, że pasowanie to ważny moment dla całej szkolnej społeczności i wyrażano nadzieję, że pierwszoklasiści będą ciekawie i z pasją podchodzić do nauki oraz że szkoła stanie się dla nich drugim domem, w którym będą rozwijać swoje umiejętności i talenty.